Nawet kabel. Robert ma mój mikrofon, Łukasz. Okay. Ale jesteśmy. Jesteśmy, kochani. Mam nadzieję, że już nic nas nie zatrzyma. J'espère que plus rien va nous arrêter. Startujemy. On y va. Czy jesteśmy gotowi na otrzymanie Słowa Bożego? Est-ce qu'on est prêt pour recevoir la parole de Dieu? Alleluja. Bóg dzisiaj przygotował dla nas dobre rzeczy. Tu nous as préparé des bonnes choses aujourd'hui? Od samego rana, tak jak słyszeliśmy. Depuis le début, comme on l'a entendu. Kiedy wstaliśmy, to już była Boża łaska się zaczęła w naszym życiu. Quand on s'est réveillé, la grâce de Dieu a déjà commencé wstaliśmy, dans notre vie. Pozwolił nam dzisiaj tutaj przyjść. Il nous a permis de venir ici aujourd'hui. I dzisiaj, będąc na tym miejscu, chcemy odebrać od Niego to, co dla nas przygotował. Et aujourd'hui, étant ici, on veut récupérer ce que Dieu a préparé pour nous. A więc Boże Ojcze, wypełniaj dzisiaj nasze serce swoim Słowem. Seigneur, remplis nos cœurs avec ta parole aujourd'hui. Spraw Panie, abyśmy wyszli inni, jak wyszliśmy na to miejsce. Afin qu'on puisse sortir différent que quand on est rentré. Halleluja. Amen. Amen. Dzisiaj będziemy mówić o... Aujourd'hui on veut parler de... O trudnym temacie. Un sujet difficile. Jak chodzić w Bożej sprawiedliwości? Comment marcher dans la justice de Dieu? Wiecie, są takie tematy... Wow, Mike, mam fajny głos. Okej, dobrze. Może być. Nie ma problemu. Jak krasnoludek. Troszkę. Une voix de petit nain. Słuchajcie, są takie tematy w Biblii, il y a des sujets dans la Bible, o których ciężko się mówi. Pour lesquels il est difficile de parler. I sprawiedliwość jest takim trudnym tematem. Et la justice est un sujet assez difficile. Wiecie dlaczego? Vous savez pourquoi? Dlatego, że każdy z nas, parce que chacun d'entre nous, inaczej o sobie widzi. La voit différemment. I każdy z nas przeszedł przez pewne sytuacje, et chacun est passé à travers des situations, które wiele razy wykreowały nam, czym jest sprawiedliwość, a czym ona nie jest. Qui nous ont créé une image de la justice. I chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć taką historię. Aujourd'hui, vous raconter une histoire. Jako nastoletni chłopiec, quand j'étais un jeune enfant, dużo rozrabiałem. Je faisais beaucoup de mauvaises choses. Rozrabiałem, to nie były złe rzeczy, ale rozrabiałem. Je faisais des bêtises. Des bêtises, voilà. Je faisais des grandes bêtises. Des grandes bêtises. I zawsze te, wiecie, te bêtise, te no, złe rzeczy się przyklejały same do mnie. Elles se collaient à moi. Zawsze one jakoś przychodziły. Elles venaient à moi. To nie było tak, że byłem inicjatorem wiele razy tego. Je n'étais pas celui qui initiait cela. Ale zawsze miałem fajnych kolegów, którzy inicjowali super ekstra pomysły. J'avais des amis qui avaient une très bonne imagination. I na naszej ulicy mieszkał taki brat. W notre rue, un frère qui habitait. W tamtym czasie on miał gdzieś około 30, ponad 30 lat. Był w moim wieku. Il avait plus ou moins, il avait mon âge, c'était plus de 30 ans. A ja miałem tak 14. J'avais genre 14 ans. I my super się dogadywaliśmy. Et on s'entendait très bien. Bo miał super pomysły. Il avait des bonnes idées. I zawsze szukał wspólnika, który z nim pójdzie to zrobić. Et j'avais toujours quelqu'un pour... Qu'elle l'aider pour ça. A ja jako wiedziałem, że on jest starszy, to wiedziałem, że nic mi nie grozi. Et comme il était plus âgé, je savais que je n'allais rien de mauvais n'allait se passer pour moi. A więc byłem przekonany, że to, co on powie, albo na pomysł, jaki wpadnie, to zawsze się uda. J'étais sûr que ses idées allaient toujours marcher. Pewnego dnia przyszedł, mówi tak, Łukasz. Et un jour il est venu me voir et il m'a dit. Jest meta. Lucas, il y a un but. Mamy miejsce. On a un endroit. Gdzie będziemy mogli mieć nowe komputery. On pourra avoir des nouveaux ordinateurs. Nowe monitory. Des nouveaux écrans. Nowe myszki. Des nouvelles souris. Drukarki. Des imprimantes. Łukasz, tam wszystko jest. Dis Lucas, là-bas, y a tout. Ile dasz rady unieść, tyle będziesz miał. Ce que tu pourras prendre, tu pourras l'avoir. Ja mówię, okej. Okay. Je dis, okej. Okay. A powiedziałem, że a ty coś stamtąd wziąłeś? Tak, tak, ja wziąłem monitor, wziąłem komputer. Il m'a demandé, mais t'as déjà pris un truc là-bas? Il fait, oui, j'ai pris un écran. Ale gdzie to jest? Gdzie tak oni to rozdają? Il demande, oui, mais où est-ce qu'ils distribuent ça? W takim jednym kontenerze. Et dans un conteneur? Który się jest, należy do Bruxelles Propreté. Który, qui appartient à Bruxelles Propreté. A więc jest to śmietnisko Brukseli. C'est en fait une déchetterie de Bruxelles. I tam co tydzień stawiają świeże kontenery. Et là-bas, chaque semaine, ils mettent des nouveaux conteneurs. No to słuchajcie, no, propozycja była nie do odrzucenia. Et donc la proposition était impossible à refuter. A więc co zrobiłem? Zebrałem ekipę. Donc j'ai pris une équipe. Tego wieczoru zaprosiłem dwóch kolegów, którzy u mnie spali, żeby u mnie spali. Ce soir, j'ai invité trois personnes qui allaient dormir chez moi. I mieszkał u nas taki Grześ. Et nous, il y avait un frère, un ami à moi qui s'appelait Grześ. No i ten przyjaciel, co mieszkał na ulicy, więc była nas piątka. On était cinq en tout. I wybraliśmy się, że w piątek wieczorem pójdziemy na te kontenery. Świeży kontener przyjedzie, my tam pójdziemy. C'est-à-dire, vendredi soir, on y va, il y a des conteneurs frais, on va y aller.
I kiedy tam zajechaliśmy, zeszliśmy. Et quand on est arrivé là-bas sur place? To kontener był odkryty. Le conteneur était ouvert. Bo zawsze były zakryte. Il est toujours fermé en général. I trzeba było wejść do środka z latarką, aby znaleźć sobie coś dobrego. Et il fallait prendre une lampe torche pour trouver quelque chose. I tamtego dnia się stoimy przy tym kontenerze i tak grzebiemy. Et on est à côté du conteneur et on cherche. I w pewnym momencie wyciąga kolega drukarkę, nówka drukarka, nowa. Une nouvelle imprimante, toute neuve. I mówi, patrzcie, jaka drukarka. Et dit, wow, la imprimante est géniale. I wiecie, jak on znalazł tą drukarkę, to wszyscy zaczęliśmy szukać tam, no, jak wiecie, jakbyśmy znaleźli jakieś złoto tam, nie? Trouvé l'imprimante, on a commencé à tout chercher comme c'était de l'or. Chciałbym wam też powiedzieć, że to były czasy, gdzie nie było komputerów i gdzie to wszystko drogo kosztowało, to samo wchodziło. C'était le temps où il n'y avait pas d'ordi et ça coûtait cher d'en acheter un nouveau. A więc mieć komputer w tamtych czasach to było coś. Donc avoir un ordi à l'époque, c'était quelque chose. Dzisiaj dla nas komputer jest niepotrzebny. Mamy wszystko w telefonie, mamy w tabletach. On a les tablettes et téléphones maintenant, on a plus besoin de ça. A więc nie potrzebujemy być kreatywni. On doit pas être créatif. A w tamtym czasie trzeba było być kreatywnym. À l'époque, il fallait être créatif. I tak szukamy. Et on cherche comme ça. I w pewnym momencie podjeżdża policja. Et on a la police qui arrive. I jeden z tych przyjaciół, znajomych, którzy tam byli. Et un de ses amis, ses connaissances qui étaient là-bas sur place. Grześ, który stał obok mnie. Ce Grześ, qui était à côté de moi. Powiedział tak. Il m'a dit comme ça. Polecę, bo nie mam paszportu. Je cours parce que j'ai pas de passeport. A więc jak ja usłyszałem, że on poleci i go policja deportuje do Polski. J'ai entendu qu'il y avait une risque, la police l'arrête pour le déporter. Pobudził się we mnie taka odwaga. J'ai eu du courage. I krzyknąłem tak. J'ai crié comme ça. Uciekamy. On crie, on court. I weszliśmy na ulicę. Et on a couru sur la rue. I uciekaliśmy ulicą, pod górkę, środkiem ulicy pod górkę. Et on courait au centre de la rue vers le haut. I wiecie, tak szybko uciekamy. Et on courait très vite. I w pewnym momencie się odwracam. Et moi je me retourne. I widzę, jak mój kolega ucieka z tą drukarką. Et je vois comme mon ami court avec son imprimante. I ja mówię, co ty robisz? Mais qu'est-ce que tu fais? Rzuć tą drukarkę. Laisse cette imprimante. No i policja bardzo szybko nas dogoniła. La police nous a très bien, très vite rattrapé. Sprowadzili nas na dół. Ils nous ont ramené en bas. Przypięli nas kajdankami do płota. Ils nous ont mis des menottes sur un poteau. I zapytali się, co my tu robimy. Ils ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? Ja powiedziałem coś takiego, że zanim tu dzisiaj przyszliśmy, avant que qu'on vienne ici, to przyszedł do nas ochroniarz. Il y a un gardien qui est venu. I pozwolił nam wziąć rzecz. Il nous a permis de prendre des choses. I ten ochroniarz jest tam. Et on a dit, ce gardien est là-bas. Więc policjant powiedział, dobrze, pójdę to sprawdzić. Le policier a dit, ok, je vais aller vérifier. I przyszedł z tym ochroniarzem. Il vient avec ce gardien. I się pyta, czy on nam pozwolił wziąć te rzeczy. Il demande, est-ce que vous avez permis à ces gens de prendre ces choses-là? A ten ochroniarz na nas spojrzał, powiedział, nigdy w życiu ich na oczy nie widziałem. Ce gardien a dit, mais j'ai jamais vu de ma vie. A on nam pozwolił wziąć te rzeczy. Mais nous, il nous avait permis de prendre ces choses-là. I nagle my, uciekający, przypięci do płota. Et donc nous, en train de courir et attachés à un poteau. Zaczęliśmy krzyczeć do tego człowieka. On commence à crier sur lui. Że to nie jest prawda, że on nam pozwolił. Vrai, nous avait permis de faire ça. Że pozwolił nam pan wziąć. Il nous avait permis de prendre les choses. I on wszystkiego się wyparł. Mais lui était pas d'accord avec ça. Poczułem się w tamtym momencie, że przyszła całkowita niesprawiedliwość. Et j'ai senti une réelle injustice à ce moment-là. Niesprawiedliwość do mojego życia. Dans ma vie. Bo dostaliśmy pozwolenie. Parce qu'on a reçu une permission. A następnie ktoś się wycofał z tego. Puis quelqu'un a changé d'avis. Sytuacja skończyła się tak, że zabrano nas na komisariat. La situation est finie qu'ils nous ont pris au commissariat. Siedzieliśmy w celi. On était dans une prison. Wzięli nasze zdjęcia. Ils ont pris nos photos. Wzięli nasze odciski. Ils ont pris nos empreintes digitales. Kiedy siedziałem w celi z kolegą. Et quand j'étais assis dans la cellule avec un ami. Nie mówię imion, bo myślę, że to nie jest ważne, ale kiedy siedziałem z kolegą, on tak się bardzo bał i płakał. Il avait très peur et il pleurait. Wiecie, byliśmy młodzi, tak? On était encore jeune à l'époque. Wyobraźnia się uruchomiła. Et l'imagination qui commence à marcher. I powiedziałem, żeby się nie przejmował, że wszystko będzie dobrze. Et t'inquiète pas, tout ira bien. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy do niego o to mówiłem, to ja sam w to nie wierzyłem. Et quand je lui disais, moi-même, je n'y croyais pas. Bo byliśmy zamknięci w celi. Parce que j'étais enfermé en cellule. I nic nie mogłem zrobić. On pouvait rien faire. W pewnym momencie już nas wszystkich przesłuchali. À un moment, ils nous ont pris tous pour. Wzięli nas na korytarz i się pytają, kto gdzie mieszka. Ils nous ont pris sur le couloir et demandé qui habite où. No bo muszą przyjechać, przeszukać dom. Ils doivent venir vérifier les maisons. Wiedziałem, że w tym momencie będzie bardzo ciężko ze mną. Je savais qu'à ce moment-là, ce sera très dur avec moi. Bo mama i wujek mnie po prostu urwą mi głowę. Parce que ma maman et mon oncle vont me arracher la tête. I to była trzecia nad ranem.
C'était 3h du matin. I pamiętam, policjant mówi do mnie, no, że mój adres mają i się pytają kolegi jednego, a ty gdzie? J'avais mon adresse et il demandait à cet ami et toi t'habites où? A on mówi, ale ja śpię dzisiaj u niego. Il dit, oui, mais aujourd'hui je dors chez lui. I stoi obok ten drugi kolega i mówi do niego, a ty co, a ty gdzie mieszkasz? Et demande au deuxième, toi t'habites où? A on mówi, a ja też śpię u niego. Il dit, moi aussi je dors chez lui. A policjant do Grzesia mówi, a ty może tam mieszkasz? Et Grzesia dit, toi t'habites là-bas? A Grzesia mówi, tak, ja tam mieszkam. Il dit, oui, moi j'habite là-bas. Zjechaliśmy do nas do domu. On arrivait chez nous à la maison. Otworzyły się drzwi. Les portes sont ouvertes. I zobaczyłem moją mamę tak. J'ai vu ma maman comme ça. Na samej górze schodów. Tout au-dessus des escaliers. Dałem dwa kroki. J'ai fait deux pas en avant. A za mną wchodzi, nie wiem ile tych policjantów, 15 policjantów. Il y a 15 policiers qui rentrent. I pamiętam, przeszliśmy obok mamy, ona się nic nie odezwała. Et on est passé à côté de la maman et maman a rien dit. I jak zawsze coś mówiła, nic. Et elle disait rien. I tylko patrzyła na tych policjantów. Elle regardait juste les policiers. Ta policja weszła do mojego pokoju. Ils sont rentrés dans ma chambre. I było tak dużo, że nie mogli nawet się ruszyć. Et ils étaient tellement qu'ils pouvaient pas bouger dans la pièce. To co pan wziął stamtąd? Et demandé, vous avez pris quoi ja là-bas? No, kabel do drukarki. Ils ont pris un câble d'imprimante. I oni wzięli ten kabel. Ils ont pris ce câble. I pojechali. Et sont partis. I tak się historia skończyła. C'est comme ça que l'histoire est finie. Chcę wam powiedzieć, kochani, że wielu z nas przeżywa różne sytuacje w naszym życiu, których całkowicie nie rozumiemy. Wiele razy nie chcielibyśmy się znajdować w tych sytuacjach. Dlatego, że zaczynamy iść za Bogiem, poznaliśmy Boga, uchwyciliśmy się Boga. I nie zgadzamy się z tym, co się dzieje. I Bóg jest światłością. Et Dieu est lumière. I jeśli przebywamy w światłości, przebywamy z Bogiem, to nasze życie też jest światłością. Et si on vit dans la lumière, on vit dans Dieu, ben notre vie devient lumière. Jezus nam pokazał, że jeśli żyjemy z Nim, et Dieu nous a montré que si on vit avec lui, to możemy i mamy prawo, możemy stać się, żyć życiem sprawiedliwym. Alors on a le droit et la possibilité de vivre avec une vie qui est juste. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć, j'aimerais dire aujourd'hui, czym jest co jest fundamentem sprawiedliwości? Qu'est-ce que c'est le fondement de la justice? Bo wiecie, kiedy słyszymy słowo sprawiedliwość, parce que quand on entend le mot justice, to od razu nam przypomina się sytuacja, jak w moim życiu niesprawiedliwość. On pense toujours à l'injustice. Ale kiedy szukałem i mówiłem, Boże, chcę mówić o sprawiedliwości, Ty pokazujesz mi, że mówię o sprawiedliwości, czym to jest? Quand je demandais à Dieu, je voulais qu'il me montre, mais qu'est-ce que c'est la justice? I chcę wam powiedzieć w bardzo krótkim zdaniu. Je veux dire avec une phrase très courte. Fundamentem sprawiedliwości. Le fondement de la justice. Jest wiara w Boga. C'est la foi en Dieu. Jest wiara w Boga. C'est la foi en Dieu. I przeczytamy pierwsze czytanie z pierwszego listu Jana. Ouvrons la première lettre de Jean. Jest tam taki fragment, który nam pokazuje. Il y a un passage qui nous montre. Pokazuje nam, mówi nam o sprawiedliwości. Il nous parle de la justice. A więc jest to pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, chapitre 1, od 5 do 10 wersetu. De 5 à 10. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że w Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłością, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Voici le message que nous avons entendu de Lui et que nous nous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en Lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous nous mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jak mówimy, że nie grzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous.
Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Si dzisiaj byśmy powiedzieli, że nie popełniamy błędów, si aujourd'hui on dit qu'on ne fait pas d'erreur, że nie grzeszymy, qu'on ne pêche pas, to Słowo Boże mówi, że jesteśmy kłamcami. Alors la parole de Dieu dit qu'on est des menteurs. Nikt z nas nie lubi tego słowa, jesteś kłamcą. Personne d'entre nous n'aime réellement ce mot de menteur. Pamiętam, jak byłem młodszy, za takie słowo, jak ktoś mówi, że kłamiesz, to bójką się kończyło. Quelqu'un disait à un autre qu'il était menteur, ça finissait par une bagarre. A więc wiele razy biliśmy się, żeby udowodnić, że mamy rację. Souvent on se battait pour prouver qu'on avait raison. A Słowo Boże mówi, że kiedy przebywasz z Bogiem, la parole de Dieu dit que quand on est avec Dieu, z Bogiem, który jest sprawiedliwy, un Dieu qui est juste, święty i miłosierny. Saint et miséricordieux. A więc święty, sprawiedliwy i miłosierny. Donc saint, juste et miséricordieux. I wiele razy słyszymy tak, że jeśli mówimy do kogoś, jest jakiś problem i co sam słyszałem, Bóg jest miłosierny. Et quand il y a un problème, on dit oui, mais Dieu est amour. Ale i sprawiedliwy. Mais il est aussi juste. Jeśli to chodzi o nas, quand ça parle de nous, o nasz dom, de notre maison, nasze życie, de notre vie, i coś dotyka nas indywidualnie, et que ça nous touche individuellement, to bardzo chcielibyśmy chodzić z Bogiem sprawiedliwości. Alors on aimerait que Dieu soit juste. Nie miłosierdzie, ale sprawiedliwości. Pas un Dieu d'amour, mais un Dieu de justice. Sprawiedliwość. Parce qu'on veut que la naszą justice, sprawiedliwość. Notre justice. Bo my. Parce que nous. Jeśli żyjesz z Bogiem, który jest światłością, si tu vis avec un Dieu qui est lumière, w nim nie ma żadnej ciemności. En lui, il y a aucune ténèbre. Nie ma żadnych pomyłek. Nie ma żadnego grzechu. Il n'y a pas de péché. Żyjąc z Bogiem, światłości, ta światłość przychodzi do naszego życia. Et en vivant avec lui dans la lumière, cette lumière vient dans notre propre vie. I czy to znaczy, że nie grzeszymy, że gdzie nie popełniamy grzechów? Est-ce que ça veut dire qu'on fait pas d'erreur, qu'on fait pas de péché? Popełniamy grzechy. On fait des péchés. Upadamy. On tombe. Wiele razy nawet są nieświadome. Et parfois on s'en rend même pas compte. Tak jak wam opowiedziałem tą sytuację, comme je vous ai raconté, to nie było dobre. C'était pas bon. To nie było dobre pójść w miejsce, w które nie powinniśmy być. C'était pas bon d'être là où on ne devait pas être. I Słowo mówi, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy. La parole de Dieu, si on dit qu'on n'a pas de péché, on se ment à soi-même. Wiecie, co to znaczy, że człowiek, kiedy zaczyna wyznawać, że nie ma grzechu, może popaść w pychę. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de péché, il tombe dans l'orgueil. Jest to niebezpieczeństwo dla naszego życia. C'est un danger pour notre vie. Jeśli dzisiaj stoimy i spojrzymy w lustro, mówimy, jestem super, wszystko jest w porządku. Si on se regarde dans le miroir aujourd'hui et qu'on dit que tout va bien, tout est super, il y a... Powinien być dla ciebie to sygnał, że trzeba sprawdzić swoje życie i zrobić bilans swojego życia. To devrait être un signe qu'on devrait faire un bilan de notre vie. Boże, czy wszystko jest w porządku? Czy ty mnie widzisz takim, jak ja siebie może dzisiaj odbieram? Dieu, est-ce que je me vois comme toi tu me vois? I Słowo daje nam tu obietnicę. La parole donne une promesse aujourd'hui. Potężną obietnicę. Une promesse qui est puissante. Bóg, który jest sprawiedliwy. Parce que un Dieu qui est juste, który jest wierny, to jest bardzo ważne. Bóg jest wierny. Un Dieu qui est juste, mais qui est aussi fidèle. Wierny, on dotrzymuje swoich obietnic. Alors il respecte ses promesses. I wiecie, ten wierny Bóg, ce Dieu qui za którym est fidèle, podążamy, on suit, którego zaprosiliśmy do naszego życia, on a invité dans notre propre vie. I on zechciał, tak jak ktoś powiedział, to nie my szukaliśmy go, ale on starał się o nasze życie. C'est pas nous qui le cherchions, mais c'est lui qui nous cherchait. Oto Jezus stał u naszych drzwi i stukał do naszych drzwi naszego serca. Jésus était à notre vie et il toquait à la porte. I co my mogliśmy zrobić, to otworzyć mu drzwi. Et la seule chose qu'on pouvait lui faire, c'est lui ouvrir la porte. Aby on mógł wejść. Afin qu'il puisse rentrer. Kiedyś pamiętam, dostałem taki obraz serca człowieka. Je me souviens qu'un jour j'avais reçu une image du cœur d'un homme. I ten obraz pokazywał piękny dom. Ça montrait une belle maison. I w tym domu były różne pomieszczenia. Dans cette maison, il y avait différentes chambres. I kiedy zaprosiliśmy Jezusa Chrystusa, et quand on a invité Jésus Christ, to jest tak, że mu poddajemy czasami wszystko, albo czasami tylko jakąś część tego domu. Parfois on donne toute la maison, parfois on donne qu'une pièce de la maison. I są tam zamknięte komnaty. Il y a des portes qui restent fermées. Do których mamy tylko my klucz. Auquel seulement nous avons la clé. I pamiętam, że kiedy dostałem tą wizję, to Bóg powiedział: oddaj mi klucze wszystkich pomieszczeń.
Je me souviens que quand j'ai reçu cette vision, Dieu m'a demandé de lui donner les clés de toutes les pièces. I tak jest w naszym sercu. Powinniśmy mu oddać klucze każdego jednego pomieszczenia i zakątka naszego serca. Et c'est comme ça que notre cœur, on devrait donner à Jésus les clés de toutes les portes, de tous les coins de notre cœur. On mógł wejść i panować w całym naszym życiu. Afin qu'il puisse régner dans l'ensemble de notre vie. Wierny Bóg, parce qu'un Dieu fidèle, którego zaprosiliśmy do naszego życia. On a invité dans notre propre vie. Życia pełnego błędów. Une vie pleine d'erreurs. A może życia, gdzie uważaliśmy się, że jest wszystko w porządku. Jest wszystko uporządkowane, jest wszystko jak najlepiej, w najlepszym porządku. Zaprosiliśmy Boga. I wierny Bóg chce posprzątać twoje serce. On chce wejść do każdego jednego zakątka. I powiedzieć, to jest moje. Teraz będę cię prowadzić. W tym oto w fragmencie widzimy, że Bóg przebacza nam grzechy. Et ici on lit que Dieu nous pardonne nos péchés. On przebacza, jeśli mu je wyznajemy. Il pardonne si on les lui révèle. Wiecie, co to znaczy, że Bóg przychodzi, uwalnia nas od grzechu. Ça veut dire que Dieu vient pour nous libérer du péché. Od grzechu, który oddziela nas od Boga. Du péché qui nous sépare de Dieu. I to jest dobry Bóg. Et ça, c'est un bon Dieu. Święty Bóg. Un Dieu qui est saint. Sprawiedliwy. Un Dieu qui est juste. I miłosierny. Et qui est miséricordieux. Jak Boża sprawiedliwość może odnieść się do naszego życia? Comment est-ce que la justice de Dieu peut s'appliquer à notre vie? Jak dzisiaj powinienem żyć? Comment je devrais vivre aujourd'hui? Aby żyć życiem sprawiedliwym. Pour vivre avec une vie qui est sainte. I myślę, że jak słyszymy i stoimy, siedzimy na tym miejscu, on est assis, quand on écoute, gdy słyszymy słowo sprawiedliwość, on entend le mot justice, to słyszymy w kontekście prawy, być prawym. On entend le mot d'être juste. Być człowiekiem, który ma czyste dłonie. Quelqu'un qui a les mains propres. Być człowiekiem, który jest grzeczny. Un homme qui est calme. Porządny. Qui est juste. Etyczny. Qui est éthique. Przyzwoity. Qui est saint. I teraz lojalny. Qui est loyal. Wierny. Qui est loyal. Stabilny. Stable. I niechwiejny. Et qui ne penche pas d'un côté ou vers l'autre. Są to synonimy sprawiedliwości. De la justice. Chcę wam powiedzieć, że w Bogu jest cała pełnia. En Dieu est la plénitude de la justice. A my żyjąc z Bogiem uczymy się. Et nous en vivant avec Dieu on apprend. Pozwalamy, aby on prowadził nasze życie. On lui permet de guider notre vie. Jest taki wspaniały fragment w Rzymian. Un élément dans Romain. Myślę, że list do Rzymian, pewna część listu do Rzymian, myślę, wiemy, że pewna część do listu do Rzymian mówi wiele o sprawiedliwości. Il y a une partie de lettre de Romain qui parle beaucoup de la justice. Jeśli chcemy zagłębić i też chcę was zachęcić, abyście przeczytali list do Rzymian. Je vous encourage à lire la lettre aux Romains. Tam jest bardzo wiele o sprawiedliwości. Parce qu'on y parle beaucoup de la justice. I dzisiaj zanurzymy się w pewien tekst, który znajduje się w trzecim rozdziale. Et ouvrons le chapitre 3 de lettre de Romains. A więc trzeci rozdział, 21, 26. 21 à 26. Ale myślę, że przeczytałem najpierw od 19. My lisons aussi de 19. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi o tych, którzy są pod wpływem zakonu. Aby wszystkie usta były zamknięte i aby świat cały polegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwienia przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Or nous savons que tout ce qui dit la loi, c'est à ceux qui suivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui, sur la base de l'œuvre de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Mais maintenant la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et il n'y a pas de différence. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu.
Sprawiedliwość Boża została objawiona przez wiarę w Jezusa Chrystusa. La justice de Dieu a été révélée par la foi en Jésus-Christ. Dla wszystkich wierzących. Pour tous ceux qui croient. Kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, quand on croit en Jésus-Christ, to możemy doznać i zobaczyć sprawiedliwość Boża. Alors on peut voir la justice de Dieu. I są usprawiedliwieni darmo. I brak im chwały. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarą przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Tous ont péché et ils sont gratuitement déclarés juste par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. Dzisiaj chciałem ci zadać pytanie, czy wierzysz dzisiaj w Jezusa? Et la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que tu crois en Christ aujourd'hui? Dzisiaj, jak jesteśmy na tym miejscu, wielu z nas powie, wierzę w Jezusa. Certains ici, enfin, la majorité ici pourrait dire oui, a je crois en Christ. O jaką wiarę chodzi? Mais de quelle foi est-ce qu'on parle? Diabeł też wierzy w Jezusa. Le diable aussi croit, enfin, sait que Jésus existe. I on go znał. Et il le connaît. My wierzymy w Jezusa. Nous aussi on croit en Jésus. Ale czy żyjemy tak, jak wierzymy? Mais est-ce qu'on vit comme on croit? Co to znaczy? Ça veut dire quoi? Sprawiedliwość, którą Bóg chce, aby się objawiała w nas i przez nas. La justice que Dieu veut, qui se révèle en nous et par nous. Jest owocem codziennego życia z Bogiem. C'est un fruit de la vie quotidienne avec Dieu. Wiecie, co to znaczy? Vous savez, to znaczy, ce que że słowo, które czytamy, que la parole qu'on one lit, nie jest tylko przeczytane, ce n'est pas que une parole ale qui my est żyjemy lu, według Jego Słowa. Mais qu'on vit selon la parole. Żyjemy według Słowa Chrystusowego. On vit selon la parole de Christ. A więc kiedy Bóg i Jezus mówi, że coś trzeba usunąć z naszego życia, to my to robimy. Et quand Jésus nous demande de enlever quelque chose de notre vie, alors on l'enlève. Jeśli Jezus mówi, że powinniśmy przebaczyć, to my przebaczamy. Si Dieu nous demande de pardonner, alors on pardonne. Jeśli Jezus mówi, że powinniśmy dać, to dajemy. Seulement de donner, alors on donne. To jest wiara w Jezusa Chrystusa. C'est ça la foi en Christ. Wiara, która polega na posłuszeństwie Bogu. La foi qui correspond à l'obéissance à Dieu. Nie tylko na pustym wyznaniu wiary. Pas que des mots qui sont vides. Bo wiele razy wyznajemy, że wierzymy. Mais souvent on proclame qu'on wiele razy śpiewamy, że wierzymy, ufamy Tobie. Et on chante qu'on croit. Ale czy my żyjemy to, co śpiewamy? Czy my żyjemy to, co wyznajemy? Mais est-ce qu'on vit comme on chante? Est-ce qu'on vit comme on proclame? Czy dzisiaj możemy powiedzieć na tym miejscu, Panie, ja żyję tak, jak Ty chcesz? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à Dieu que je vis comme tu veux que je vive? Abraham. Comme Abraham. Który dostał obiecanego syna. Celui qui a reçu son fils promis. Wziął go za rękę. Il l'a pris par la main. Wziął nóż. Il a pris le couteau. I był gotowy go oddać dla Boga. Et était prêt à le donner en sacrifice à Dieu. I wielu z nas dzisiaj by powiedziało, jaka to jest Boża sprawiedliwość, że kazał zabić swojego syna. Il aurait dit, mais c'est pas un Dieu juste, il a demandé de tuer son fils. Ale wiecie, co się wydarzyło w życiu Abrahama? Vous savez ce qui a eu lieu dans la vie d'Abraham? On uwierzył Bogu. Il a fait confiance à Dieu. I kiedy uwierzył Bogu, zaczął żyć zgodnie z tym, co Bóg do niego zaczął mówić. Et quand il s'est attaché à Dieu, il a vécu comme Dieu lui demandait de vivre. I to jest ta wiara, ta różnica. Et c'est la différence. Że żyje z tym, co Bóg ode mnie chce, żebym ja robił. Que il vit selon ce que Dieu lui demande de faire. A więc co robię? Oczyszczam swoje życie. Et donc je purifie ma vie. Chcę żyć życiem świętym. Je veux vivre une vie qui est sainte. Bo Bóg jest święty. Parce que Dieu est saint. I w drugim wersecie czwartego rozdziału czytamy tak. Dans le deuxième verset du chapitre 4, on lit ainsi. A jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Si Abraham a été considéré comme juste sur base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. Bo co mówi Pismo? En effet, que dit l'écriture? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Nie przez to, że zrobił uczynek,
Pas parce qu'il a fait un acte. Ale przez to, że uwierzył Bogu i poszedł za tym, co Bóg do niego powiedział. Parce qu'il a cru Dieu, il a suivi ce que Dieu lui a dit de faire. A więc dzisiaj powtórzymy, fundamentem sprawiedliwości jest wiara w Boga. Le fondement de la justice c'est la foi en Dieu. Praktyczna wiara. Une foi pratique. Nie tylko wysłuchana, ale włożona w nasze życie. Pas seulement écoutée mais transmise dans notre vie. A więc chcemy żyć tak jak Bóg chce. On veut vivre comme Dieu veut qu'on vive. Nie zostało mu poczytane z uczynku. Il n'a pas été compté à travers ses actes. Ale uwierzył Abraham Bogu. Mais par sa foi, parce qu'il a cru en Dieu. Uwierzył Bogu. Il a cru en Dieu. I to zostało poczytane mu za sprawiedliwość. Et ceci lui a été compté comme justice. Czy my wierzymy dzisiaj Bogu? Est-ce qu'on croit en Dieu? Czy jesteśmy w stanie dzisiaj wykonać Bożą wolę w naszym życiu. De réaliser la volonté de Dieu dans notre vie. I oczywiście, kiedy siedzimy na kazaniu, wszyscy powiemy tak, amen, my wykonujemy wolę Bożą. La prédication, on est tous d'accord qu'on le fera. Dzisiaj łatwo jest wykonać wolę Bożą, w tym właśnie momencie. C'est facile de le faire quand on est assis. Ale Bóg oczekuje, kiedy będziemy to robić na zewnątrz. Mais Dieu nous demande de faire ça quand on est à l'extérieur. Kiedy będą dwie drogi przed nami. Quand il y aura deux chemins qui s'ouvriront à nous. Dwa wybory. Deux choix. Boży wybór. Le chemin de Dieu. Czy mój wybór. Ou mon propre chemin. Zrobić tak, żeby się spodobać Bogu i Bóg odebrał sobie chwałę. Plaire à Dieu. Czy zrobię po swojemu. Ou faire comme je veux. Aby udowodnić. Pour montrer. To właśnie na zewnątrz. C'est dehors. To tam podejmuje się decyzje. Que les choix se font. I tam objawia się w naszym życiu, czy naprawdę wierzymy Bogu. Et c'est là-bas que se révèle si on fait vraiment confiance à Dieu. Gdy Jezus był na ziemi, quand Dieu était sur terre, wielu ludzi zawsze chodziło z Nim. Beaucoup de gens étaient autour de lui. I byli ludzie, którzy byli blisko Jezusa. Il y avait des gens qui étaient proches de Jésus. Którzy cisnęli się do Jezusa. Qui se poussaient vers lui. Byli tacy, którzy byli uzdrawiani przez Jezusa. Qui étaient guéris par Jésus. Byli tacy, którzy byli przynoszeni do Jezusa. Qui étaient amenés à Jésus. I też byli tacy, do których Jezus sam poszedł. Des gens à qui Jésus allait lui-même. Ale też byli tacy, którzy się nazywali faryzeuszem. Mais il y avait aussi les pharisiens. Uczeni w piśmie. Ceux qui étaient enseignants en l'écriture. Ludzie, którzy powinni nauczać innych. Des gens qui devraient enseigner les autres. Uczyć prawa, uczyć Boga, pokazywać to swoim życiem. Leur enseigner la loi et vivre selon ce qu'ils enseignent. I dzisiaj Jezus mówi tak w Ewangelii Mateusza. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu. Myślę, że warto jest to pokazuje to i wierzę, że również to słowo dzisiaj tyczy się do nas. Cette parole nous concerne aussi aujourd'hui. A więc Ewangelia Mateusza 23:23. Matthieu 23:23. Posłuchajmy. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kominku i zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Te trzy należało czynić, a tamtejszych nie zaniedbać. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Odetniemy pierwszą część tego wersetu. On va enlever la première partie du verset. I zadam dzisiaj pytanie do kościoła. Je pose la question à l'église aujourd'hui. Église. Czy żyjesz życiem sprawiedliwym? Est-ce que tu vis avec une vie de Kościele, justice? Czy żyjesz życiem miłosierdzia? Est-ce que tu vis avec une vie de bonté? Kościele, czy jesteś wierny Bogu? Église, est-ce que tu es fidèle à Dieu? I myślę, że każdy z nas może sobie odpowiedzieć na to pytanie. Chacun peut répondre lui-même à cette question. Czy jestem dzisiaj w miejscu sprawiedliwości? Est-ce que je suis dans l'endroit de la justice? Jakim wiara w Boga. Le fait de croire en Dieu. Pozwolenie, aby Bóg mnie prowadził. Pour que Dieu puisse me guider. I widzimy, czy dzisiaj jestem w miejscu miłosierdzia. Est-ce que je suis dans la bonté aujourd'hui? Czy potrafię miłować? Est-ce que je sais aimer? Czy potrafię przebaczać? Est-ce que je sais pardonner? Czy potrafię nie szukać swego? Est-ce que je sais ne pas chercher ma raison? Nie nadymać się. Ne pas gonfler. Faire sa tête. Pas être têtu. Voilà. Czy jestem dzisiaj w miejscu wierności? Est-ce que je suis dans la fidélité aujourd'hui? Czy to, co mówię i obiecuję Bogu, to spełniam?
Est-ce que je dis ce que je fais? Ile razy obiecywaliśmy Bogu, że coś zmienimy w naszym życiu? Souvent on promet à Dieu de changer notre vie. Ile razy gdzieś coś wyrzucaliśmy do kosza, mówiliśmy, że nigdy tego nie zrobimy? On le met à la poubelle, on disait, on le fera plus jamais. Ile razy mówiliśmy, Panie, od dzisiaj będę się modlić przez tydzień codziennie rano, mijają dwa dni, przestaję się modlić. On disait à Dieu qu'on va prier tous les jours et qu'on le fera et après deux jours on le fait plus. Ile razy mówiliśmy, Panie, będę czytać Twoje słowo, będę szukać Twego oblicza. Combien de fois est-ce qu'on promet à Dieu de lire la Bible tous les jours? Czy jesteśmy wierni w tym, co obiecujemy? Est-ce qu'on est fidèle dans ce qu'on promet? Czy jesteśmy wierni w tym, do czego zostaliśmy powołani? Est-ce qu'on est fidèle à ce qu'on a été appelé? Czy wiernie wypełniamy naszą posługę? Est-ce que de manière fidèle, je fais ce que j'ai promis de faire? Czy wiernie dzisiaj? Est-ce que de manière fidèle? Rozwijasz swoje talenty dla Bożej chwały. Je fais croître mes talents pour la gloire de Dieu. Jezus mówi: biada. Jésus dit biada. Malheur. Biada. Malheur. Biada wam. Malheur à vous. Znawcy prawa, faryzeusze, obłudnicy. Ceux qui connaissent la parole. I myślę, że tutaj wierzę, że ja mogę wpisać swoje imię, Łukasz. Je sais que je peux mettre mon nom ici, Lucas. Biada ci, Łukasz. Malheur à toi. Jeśli. Si. Nie żyjesz życiem sprawiedliwym. Tu ne vis pas une vie, nie żyjesz życiem miłosierdzia. Une vie de bonté. A mam inne tłumaczenie, które mówi coś takiego. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze. Malheur aux pharisiens et ceux qui connaissent la parole. Obłudnicy, dajecie dziesięcinę z mięty, kopru oraz kominku. Vous donnez la dîme de l'amande, de la nette et du cumin. A porzuciliście to, co prawie jest ważniejsze. Et vous avez abandonné ce qui est plus important dans la loi. W prawie jest ważniejsze. Ce qui est plus important dans la loi. A więc bardziej to pasuje z tym, co Robert mówi. Sprawiedliwy sąd. Un procès juste. Zobaczcie, jak to zmienia. Sprawiedliwy sąd. Un procès qui est juste. Miłosierdzie oraz wiarę. La bonté et la foi. To należało zachować i tamtych spraw nie porzucać. Ça, il fallait garder et le reste ne pas abandonner. Sprawiedliwy sąd. Un procès qui est juste. Być sprawiedliwym człowiekiem. Être une personne qui est juste. Sprawiedliwie osądzać. Puis, de pouvoir juger justement. Ale nie osądzić, aby zabić. Pas pour juger, pour tuer. Aby osądzić, żeby kogoś rzucić do piekła. Pour mettre quelqu'un en enfer. Czy wsadzić do nieba. Ou le mettre en paradis. Ale osądzić sądem, którym Bóg osądza. Pozwolić Bogu działać przez nas. Avec un jugement que Dieu donne. I widzimy tutaj też, że pojawia się słowo wiara. Et on voit ici le mot de la foi. Jak potrzebujemy być wypełnieni wiarą. On a besoin d'être rempli de la foi. Jezus powiedział coś takiego. Jésus a dit ainsi. Pamiętam, że kiedyś miałem taką rozmowę. J'avais un jour une discussion. I podczas tej rozmowy przytoczyłem ten fragment. Et pendant cette discussion, j'ai donné ce fragment. I powiedziałem, że nasze życie powinno być bardziej sprawiedliwe niż było wcześniej. Je dis que notre vie devrait être plus juste qu'avant. I wyciągnięto mi fragment, powiedziałem tak, ale nie być zbyt nadsprawiedliwy. Mais ils m'ont dit, oui, il faut pas être trop juste. Myślę, że można dyskutować z Jezusem i z Jego słowem. On peut discuter avec ce que Jésus ja dit. Nie będę dyskutować i przyjmuję te słowo tak, jak jest napisane. Mais moi j'accepte la parole telle qu'elle est écrite. W piątym rozdziale dans le chapitre 5, Ewangelii Mateusza, dans l'évangile de Matthieu, czytamy od 17 do 20 wersetu tak. On lit de 17 à 22, à 20. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, póki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie z zakonu, aż wszystko się stanie. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwanym w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Albowiem. En effet.
Jeśli Jezus mówi albowiem, to znaczy, że to ma duże znaczenie. Si Jésus dit que c'est dit en fait, c'est que ça a beaucoup de valeur. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes et de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa. Si votre justice ne sera pas plus grande. I myślę, że dzisiaj siedząc na tym miejscu mówimy, wow, ale mamy zaległości, 613 praw. On a beaucoup de lacunes, 613 lois. A więc trochę trzeba się będzie pouczyć. Faudra un peu enseigner. Oczywiście my przyjmujemy zbawienie z łaski. Mais nous on accepte la repentance de la grâce. Ale wierzę, że życie z Jezusem Chrystusem na co dzień. Mais la vie avec Jésus dans tous les jours. Pozwala nam żyć sprawiedliwie. Nous permet de vivre de manière juste. Życie bez Jezusa. Une vie sans Jésus. Życie bez Boga. Sans Dieu. Pozwala nam kombinować. Permet de nous empêche de combiner. Pozwala wytłumaczyć pewne rzeczy. Nous permet d'expliquer. Ale kiedy żyjemy szczerze, ale tak powiem szczerze z Bogiem. Si on vit de manière sincère, poddając mu swoje życie, prosząc go, Boże, prowadź mnie. En demandant, mais Dieu guide-moi. To wierzę, że Bóg prowadzi i odpowiada. Alors Dieu guide et répond. A więc fundamentem sprawiedliwości jest wiara w Boga. Le fondement de la justice, c'est la foi en Dieu. Wierzę, że współczesny Kościół, je crois que l'église contemporaine, Kościół dzisiejszych czasów, l'église de nos temps aujourd'hui, powinien budować na wierze. Devrait construire sur la foi. Chodzić z wiarą. Devrait marcher avec la foi. Bo kiedy będzie chodził z wiarą, si marche avec la foi, to nie będziesz musiał mówić, kim ty jesteś. Alors tu ne devras pas dire qui tu es. Bo ludzie, którzy cię znają, parce que les gens qui te connaissent, sami zdadzą świadectwo. Eux-mêmes le verront. Dwa lata po tym, jak byliśmy na policji, deux ans après, qu'on était à la police, kiedy wzięto nasze odciski, quand ils ont pris nos empreintes, i staliśmy się złodziejami bubla, et quand on est devenus les voleurs de poubelle, dostałem list do domu, żeby przyjść na komisariat. J'ai une lettre pour venir au commissariat. Zjechałem na komisariat. J'arrivais au commissariat. I okazało się, ce qui s'est passé, że pewnego dnia, w środku tygodnia, un jour en semaine, byłem w parku i okradłem babcię. J'étais au parc et j'ai volé une grand-mère. I ta babcia rozpoznała mnie na zdjęciach. Cette grand-mère m'a reconnu sur les photos. A zdjęcia, ces photos, mieli zrobione dwa lata wcześniej. Avait fait il y a deux ans. Pamiętam, że siedziałem naprzeciwko tego komisarza. Posłuchaj, że to en face de l'homme du commissariat. I sypnęło się moje życie. Et ma vie s'est écroulée. Sobie pomyślałem, pójdę siedzieć. Je vais aller en prison. Za coś, za czego nie zrobiłem. Pour quelque chose que je n'ai pas fait. A więc wróciłem do pracy. Je suis revenu au travail. I kiedy wróciłem do pracy, nic się nie odzywałem. Et quand je suis revenu au travail, je ne disais rien, j'étais calme. I mój starszy brat, mon frère plus âgé, Andrzej, spojrzał na mnie. André m'a vu et m'a dit. I powiedział, co się stało? Que s'est-il passé? Nie, bałem się mu nawet powiedzieć. J'avais peur de lui dire. Nie wiedziałem, jak on zareaguje. Je savais pas comment il allait réagir. Nie wiedziałem, czy mi uwierzy. Je savais pas si il allait me croire. Przecież ta pani mnie rozpoznała. Cette femme m'a reconnu. Powiedziałem Andrzejowi. J'ai dit à André. Andrzej powiedział, ale tego dnia byłeś w pracy. Mais André m'a dit, tu étais au travail. Ja wiem, że byłem w pracy. Je sais que j'étais au travail. Ale ja nic nie mogę zrobić. Je ne peux rien faire. I pamiętam, przyjechał nasz patron. Notre patron est venu. Przyjechał nasz patron i Andrzej do niego podszedł, mówi do niego, musisz jechać z Łukaszem na komisariat. Do le commissariat avec Lucas. I złożyć zeznania. Et faire un témoignage. A on taki, wiecie, taki ten nasz patron był taki strasznie wesoły. Il est très de bonne humeur, notre patron. On wszystko pozytywnie brał. Zawsze nosił dużo kluczy w swoich kieszeniach. Il avait toujours beaucoup de clés avec lui. Tak nosił klucze, że aż mu taka kurtka wisiała. Il avait tellement de clés que la veste se froissait. I pewnego dnia wsadziliśmy mu dwie cegły do kieszeni, zobaczyliśmy, czy się kapnie. Et un jour, on lui a mis deux briques dans les poches pour voir s'il allait remarquer. I on zjechał do restauracji i tam znalazł dwie cegły. Et au restaurant, il a trouvé deux briques dans ses poches. I jak wrócił, to powiedział, ale śmieszne. Quand il est revenu, il a dit, ah, mais c'est drôle, ça. Ale było to śmieszne, dwie cegły. C'était vraiment drôle, deux briques. A więc nasz taki patron był. Można było z nim takie rzeczy zrobić. Ja miałem rigoler avec lui. I on mówi, przestań się, nie przejmuj, nic nie będzie. Et t'inquiète pas, tout ira bien. Jak myślicie, ja się nie przejmowałem tym? Pensez que j'étais pas inquiet? Ja się wszystkim przejmowałem. Inquiet avec tout. Wiedziałem, już miałem cały film złożony. Tout le film qui était construit. I nic nie mogłem nawet mu powiedzieć. Rien lui dire. I pamiętam tamtego dnia. Ce jour-là. Mój starszy brat. Mon frère âgé. Powiedział, teraz z nim pojedziesz. Maintenant tu y vas. I zaczął krzyczeć do niego. Comment ça crie?
I ten mój szef mówi, patron. Dobrze, to pojadę. Ok, j'y vais. Pojechaliśmy na komisariat. On allait au commissariat. Weszliśmy na komisariat. On est entré au commissariat. I przy pierwszym wejściu, et la première jak porte, on zaczął krzyczeć, quand il a commencé à crier, to ja już bałem się, że już my stamtąd nie wyjdziemy, już od razu nas zamkną. Alors, je pensais qu'ils allaient nous enfermer. On ustał przed tym okienkiem. Il est allé à la fenêtre. I on tam ciągle coś tam krzyczał. Ja to po prostu byłem w szoku. Co il się criait, dzieje? J'étais sous le choc. No i przyszedł ten komisarz, usiedliśmy w biurku. Le commissaire est venu, on s'est assis au bureau. I on mówi, co się stało. Et il demande, qu'est-ce qui s'est passé? No i ten mu tłumaczy się i powiedział, no, że jakaś babcia na skarbku tutaj została obrabowana, poznała na zdjęciach. Et il explique la situation avec la grand-mère, les photos. Ja siedziałem obok i myślałem, że umrę na zawał. Et je pensais que j'allais mourir sur place. Bo wiedziałem, że tego nie zrobiłem. Parce que je savais que j'avais pas fait. Ja nic z tego nie zrobiłem. J'avais pas fait. Nagle on na mnie spojrzał. Il m'a regardé. I mówi, widzi pan tego chłopca? Et il me dit, vous voyez ce jeune homme? Widzi pan go? Vous le voyez? I do niego krzyczy. Et il crie sur lui. I on widzę. On mówi, na pewno pan go widzi. Il dit, vous le voyez vraiment? To niech pan się przyjrzy jemu. Il dit, mais regardez-le. I niech pan go zapamięta. Et retenez-le. Ten młody chłopiec. Ce jeune homme. Codziennie się modli. Tous les jours il prie. Trzy razy chodzi do kościoła. Il va à l'église trois fois par semaine. I on raczej by pomógł, a nie okradł. Il aurait plutôt aidé la grand-mère. I dzisiaj ręczę tu za niego. Je promets, że on był w pracy. Il était au travail. I nic złego nie zrobił. Il a rien fait de mauvais. I ten komisarz spojrzał. Et le commissaire l'a regardé. Wydrukował papiery. Il a imprimé le document. Podpisał. Il a signé. I powiedział, nie ma już sprawy. Il a dit, okay, y a pas de souci. Chcę wam powiedzieć. J'avais de vous dire, że czasami się dzieje rzeczy w naszym życiu, których nie rozumiemy. Que les situations se passent, on les comprend pas. Których nigdy byśmy nie chcieli być. On voudrait jamais vivre nous-mêmes. Jak siedzieliśmy pod celą. On était dans la cellule. Ja nie chciałem tam być. Ne voulais pas être là-bas. Ja nie wiedziałem, że dwa lata później to wszystko wyjdzie. Ale wiecie co? Sprawiedliwe życie. Życie z Bogiem. Ludzie to widzą. Ludzie będą świadczyć. I mój szef zaświadczył o mnie. Dlatego, że uwierzyłem w Jezusa. Poszedłem za Jezusem. I głosiłem mu Jezusa. I wiele razy on mówi, weź Łukasz, już przestań mi gadać. A ja mu ciągle mówiłem o Jezusie. Kiedyś pamiętam, poszedł do innego pomieszczenia. Bo już nie mógł słuchać. A ja mu ciągle piłowałem, żeby oddał swoje życie Jezusowi. Souvent, je lui rappelais qu'il rende sa vie au Christ. Robiłem wiele błędów. J'ai fait plein d'erreurs. Robiłem błędy. Je faisais des erreurs. Grzeszyłem. Je péchais. Robiłem rzeczy, których się wstydzę. J'ai fait des choses dont j'ai honte. Tamtego dnia. Et ce jour-là. Zrozumiałem. J'ai compris. Jaki jest sprawiedliwy Bóg. La justice de Dieu. On jest naprawdę sprawiedliwy. Il est vraiment juste. Że nawet jeśli będą wszystkie dowody toutes les preuves przeciwko tobie, contre toi, ale jeśli będziesz żył z Bogiem, si tu vis avec Dieu, jeśli będziesz się trzymał Jezusa, si tu t'accroches à lui, to On ustanie jako twój adwokat. Alors lui sera toujours ton avocat. On ustanie jako twój adwokat, żeby uratować ciebie. Et il va toujours te sauver. Chcę wam powiedzieć, j'ai envie de vous dire, mamy najlepszego adwokata na świecie. On a le meilleur avocat du monde. Bo On nigdy nie zawodzi. Parce qu'il n'est jamais, il est infaillible. I wygrywa wszystkie sprawy. Et il gagne tous les procès. Nasz adwokat Jezus Chrystus. Notre avocat est Jésus Christ. Jest najlepszym adwokatem. C'est le meilleur avocat. Kiedy mamy problem, szukamy najlepszego adwokata. On a un problème, on cherche le meilleur. Szukamy tego najlepszego. Cherche le meilleur. Dzwonimy po znajomych. On appelle nos amis. Szukamy rozwiązania. Et on trouve une bo solution. Chcemy mieć pewność, że przyjdzie profesjonalista. Et on, parce qu'on a envie d'avoir quelqu'un qui est professionnel. Który zna dobrze prawo. Qui connaît la loi. Nikt nie staje sam przed sędzią. Personne ne se ale każdy face. Bierze adwokata. Mais tout le monde prend bo wie i ufa adwokatowi, że on dobrze poprowadzi sprawę. Parce qu'il a confiance qu'il va diriger bien le procès. I potrafimy tak bardzo zaufać. A qui on est capable otworzyć de faire mu swoje serce, powiedzieć wszystko na o nas. Et dire la vérité sur nous. Aby nas dobrze bronił przed sędzią. Afin qu'il nous protège bien avec le juge. I tak samo jest z Jezusem. Otwórz w pełni swoje serce. Et avec Jésus, c'est la même chose. Il faut ouvrir poddaj mu w pełni twoje życie. Il faut donner sa vie. Pozwól, aby On ciebie bronił. Et permets-lui qu'il te protège. Pozwól.
Permets Jezusowi Chrystusowi, à Jésus-Christ, aby stał się twoim adwokatem przed Bogiem. Pour qu'il devienne ton avocat devant Dieu. Si będziesz żył sprawiedliwie. Si tu vis de manière juste. Si będziesz żył z wiarą. Avec la foi. Pełny miłosierdzia. Plein de bonté. To zobaczysz, że Bóg będzie cię wiele razy zaskakiwał. Tu verras que Dieu va te surprendre plusieurs fois. Ja wiele razy zostałem zaskoczony. Moi j'étais surpris plusieurs fois. Tamtego popołudnia. Cet après-midi. Do końca życia nie zapomnę. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne l'oublierai jamais. Myślałem, że my nie wyjdziemy z tego komisariatu. Je pensais qu'on n'en sortirait jamais. Ja nigdy w życiu bym nie krzyknął do policjanta. Nigdy w życiu bym nie odważył się tak zrobić. Ale mój szef to zrobił. Bo widział moje życie. Bo widział, że żyję z Jezusem. I nie mówię tego, żeby się chwalić dzisiaj przed wami. Ale mówię to, aby was zachęcić. Do życia na 100% z Bogiem. Aby żyć z Nim na co dzień. Pour vivre avec lui tous les jours. A więc nasza sprawiedliwość, notre justice, sprawiedliwość współczesnego Kościoła, la justice de l'Église contemporaine, na czym powinna być budowana? Sur quoi est-ce qu'elle devrait être construite? Na wierze w Boga, sur la foi de na Dieu, posłuszeństwie Bogu, sur l'obéissance à Dieu. Bądźmy posłuszni Bogu, soyons obéissants à Dieu, posłuszni we wszystkim, obéissants dans nie usprawiedliwiając swojego grzechu, en ne pas justifiant son péché, poddając i wyznając swój grzech, mais en le proclamant. Wyznając swój grzech, en proclamant son a wierny Bóg przebacza. Et le Dieu qui est i o tym dzisiaj pardonne. Czytaliśmy. C'est ça qu'on lisait aujourd'hui. Bóg przebacza nasze grzechy. Dieu pardonne Bóg nos chce péchés. Przebaczyć nas grzech. Et Dieu veut pardonner i dać nam wolność od grzechu. Et donner la liberté. I dał mi wolność. Et il m'a donné cette dzisiaj liberté. Jestem przed wami, z wami, buduję razem z wami. Aujourd'hui on peut construire ensemble. Jako Kościół możemy budować comme une église. Królestwo Niebios. Le royaume de Dieu. Czy jesteśmy doskonali? Nie. On est parfait, non. Popełniamy wiele błędów. On fait beaucoup d'erreurs. Ale Bóg zaczepił nas wizją. Mais Dieu nous a donné une vision. Pokazał nam wielu ludzi, którzy potrzebują usłyszeć Boga. Il nous a montré beaucoup de gens qui ont besoin ludzi, d'entendre Christ. Ludzi, którzy potrzebują spotkać się z Jezusem. Qui ont besoin de rencontrer Jésus. Żyj z Bogiem. Vis avec Dieu. I pozwól, aby ludzie każdego dnia. Et permet à ce que Dieu, est-ce que les gens chaque jour. Spotykali się z Jezusem, kiedy spotykają się z Tobą. Se rencontrent avec Jésus quand ils te rencontrent toi. Amen. Amen. Błogosławię was, Kościele. Je vous bénis, Église. Spędzimy czas na modlitwie. On passe un temps sur la prière. Poproszę też grupę. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń. Chwała Tobie, Panie. Gloire à Dieu. Dziękuję, Robcio. Co zostanie?